Marcinie, po raz drugi w historii organizujesz zawody w Inline Alpine tutaj na Agricoli, międzynarodowe zawody. Powiedz, jak one są odbierane w towarzystwie międzynarodowym? No jest kilka takich charakterystycznych elementów, które sprawiają, że to są zawody szczególne. Przede wszystkim jest to przepiękna sceneria. Antoni Zalewski by to ładniej ujął, natomiast rzeczywiście jest to taki specyficzny, bardzo specyficzne, fajne miejsce. Park piękny, jeden z najpiękniejszych w Polsce, chyba najpiękniejsza taka arena Inline Alpine w Europie. Nie są tylko może moje marzenia, myślę, że to są marzenia wielu osób zaangażowanych w ogóle w te zawody, ponieważ no, organizacja tutaj jest dziełem naprawdę nie tyle garstki, co dużej grupy osób. I dobre wyniki no, na pewno sprawiają, że my jesteśmy jako Polska rozpoznawalni w tym świadku Inline Alpine. Mamy tutaj przede wszystkim dwóch seniorów, Antka i Michała Sterleckiego, którzy są najbliżej tej światowej czołówki, ale również mamy zawodników, zawodniczki z młodszego pokolenia, którzy już walczą jak równy z równym i oni nie mają tej straty wieloletniego doświadczenia, tak jak chłopaki starsi, nie mają tej straty do odrobienia, tylko startują z takiej podobnej pozycji. Mamy Bogusia Topolskiego, który jest w tej chwili zdecydowanie najlepszym mastersem w Europie. Także mamy te sukcesy i myślę, że to jest składowa duża tych sukcesów organizacyjnych. Problem stanowiło ustawienie trasy, czy popełniłaś jakiś błąd nie wynikający z tego? Myślę, że błąd, nie skupiłam się zupełnie na tym, co jechałam i zapomniałam trasę, to też był problem. No i tak się skończyło, jak się skończyło, no co tu dużo mówić, nie dojechałam i tyle. Ale mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. You were one of the favorites today. Unfortunately, first run wasn't the best. Yeah, but it's sport, and you risk all, and you win or you go out. Yeah, but the main race is tomorrow. Yeah, so I hope for tomorrow for a better day and for good luck. So yeah. And how do you like Agricola? I like the track because it's very long and. Yeah, so I like Warsaw, that we are here in a big city. It's always a pleasure to be here. Yeah, that's another thing. How often do you have opportunity to race in such a place, in the heart of the city? That's not that often, and yeah, that's a little bit sad, because if it is in a city, we got more promotion, more spectators, yeah, and that's more interesting for us. The most important race is tomorrow, but today you have opportunity to practice a little bit on this course. How do you like it? I like the Agricola Street because it's a really long track. But today it's the first run. It's a little bit difficult because it's really close, and you know you need the speed for this track. So yeah, but it's okay. I like it here. Is it too steep, too flat, or just perfect for you? Just a little bit flat for me because my training track is a little bit straight, you know. But yeah, I like it here. Are you satisfied with your run? No, I'm not. But I hope that the second run will be better for me. No, często spotykamy się na stoku narciarskim, natomiast dzisiaj odmiana. Zamieniłaś narty na rolki i startujesz w Mistrzostwach Polski w Inline Alpine, czyli slalomie na rolkach. Powiedz, czy to dla Ciebie jest podtrzymanie zimowej formy, czy upatrujesz tutaj też szansy na jakieś spektakularne sukcesy? Ojej, no bardzo bym chciała oczywiście, żeby były jakieś spektakularne sukcesy, ale uważam, że to jest bardzo dobra... Znaczy, trochę imitacyjnie do tego podchodzę, bo uważam, że to jest bardzo podobne do jednak jeżdżenia na nartach. No jestem teraz w sezonie już, bo wróciliśmy z Nowej Zelandii i już w sumie jeżdżę, więc nie wiem, czy można to... No takie podtrzymanie, ale też trochę tak odskocznia od śniegu i żeby trochę poczuć inaczej właśnie... skręty i prędkość i tak. Czy wielu narciarzy wspomaga się takim treningiem na rolkach? Nie wiem, czy w Inline Alpine. Na pewno jeżdżą dużo bardziej na piłeczkach, na jakichś małych talerzykach, żeby właśnie imitacyjnie i technicznie, żeby się ustawić, ale myślę, że mało jeszcze na razie narciarzy zawodowych jeździ w natyczkach na Inline Alpine. Wszyscy twoi fani byli zaskoczeni. Co się stało? Co się stało? No, spóźniony skręt, za słaby refleks. Ominąłem bramkę, a prędkość była taka, że nie zaryzykowałem upadku, żeby podchodzić. Ale spróbuję się zgłosić na Full Offera. Jeszcze jutro są zawody, więc będzie okazja jeszcze raz zmierzyć się z Agricolą. Może jutrzejszy dzień będzie lepszy.
Jeszcze przez kilka godzin będziesz mistrzem Polski, bowiem zawody się zakończą dopiero wieczorem, ale już niestety po pierwszym przejeździe wiadomo, że tego tytułu nie obronisz. Powiedz, co się stało na trasie, że ta sztuka ci się nie uda? Jeżeli chodzi o takie czynniki czysto trasowe, to po prostu spóźniłem, ale jechałem dosyć szybko, także jestem zadowolony. Mimo tego, że miałem głowę dosyć ciężką, starałem się jechać szybko. No niestety jechałem na tyle szybko, że nie udało mi się wyrobić na dosyć trudnym momencie trasy, chyba najtrudniejszym. Także co, no, oddaję tytuł mistrza Polski, niech trafi w dobre ręce. Cieszę się, że kto inny będzie teraz mistrzem Polski i będzie tego tytułu bronił. Także jestem po prostu na taki sport, no nie ma co się tutaj po prostu pieścić, no. Michale, jesteś obecnie najlepszym polskim zawodnikiem w Inline Alpine. Powiedz, jak dużo brakuje ci jeszcze do czołówki i jak myślisz, w jakim czasie jesteś w stanie nawiązać walkę już z tymi rzeczywiście najlepszymi zawodnikami na świecie? No, jeżeli tak patrząc na tą czołówkę, to bardzo dużo brakuje mi do tego, żeby ich dogonić. No i myślę, że to jest kwestia nawet 2 lat takiego ostrego treningu, ponieważ... Ale wiesz, jak to zrobić? No właśnie, to jest ten problem. Coś jest w tej technice takiej niemieckiej albo tych zawodników czołowych, czego my nie mamy, co musimy się jeszcze nauczyć i do tego dojść. Powiedz, czy widzisz wśród naszych najmłodszych zawodników jakieś talenty, które za kilka lat będą nam przynosić dużo radości w rywalizacji już w zawodach seniorskich? No oczywiście, jest bardzo dużo takich zawodników i no... To właśnie jest to, że teraz aktualnie nasi zawodnicy, ci starsi, nie trenowali tego od dzieciństwa, prawda? Nie wiem, na przykład u nas w Skawinie jest dużo takich zawodników, którzy zdobywają dobre tytuły na świecie, więc myślę, że no nie wiem, tak za 10 lat już będziemy mieć zawodników w czołówce. So, you won the competition last year here in Poland, and now you are the leader after the first run. You like racing here, do you? Yeah, I like it a lot here. It's a track for me, it's no turns, it's just I can attack the full run, and this is totally something I like. So you like rather runs where you have big speed? Yeah, I like runs with big speed, but I mean now it's about the street, because the street is just straight down. There are no turns in the street. This is I like, but I like more speed tracks when I can work and yeah. And how do you like the atmosphere? Now today is Friday. I think tomorrow there will be much more people here, but we are in the center of the city. I like Warsaw first of all a lot. Yesterday we visited. Today right now, of course, it's Friday. Not that much spectators, but I hope tomorrow will be better. But I love racing in Warsaw. Great, good luck for the second round and for tomorrow. Thank you.